O, jak parno dzisiaj. O mój Boże. Zaczekaj. O, jak tam? Co ty tak o poranku? Gdzie idziecie, dziucha? Na jarmark do profesjonalu. O, Janulak, też ci się chciało tak samego rana wstać, nie? Co ty tam w tym koszyku tak dźwigasz? Jojka, mleko, sery. Aha, pewnie matula ci kozała sprzedać, tak? Dała. No i co, pewnie mydełko sobie kupicie jakie? Raczej naftę do chałupy kozała kupić. No mi Staśka też kozała kupić. Mam tutaj trochę cebuli, jabłek, to. A idę tak też się zapytać młynarza we wiatraku, czy już można zboże na przetarcie przywieźć. Będą mi przypomnieć, ucha, żebym nie zapomniał, dobra? To pamiętaj, że będziemy też razem wracać, dobra? No, żeby mnie tam nie bałmucili do południa, bo przecież trzeba w pole iść, nie? Jeszcze bułeczki Jacekowi trzeba kupić. O, właśnie, dzieciom by trzeba było też po bułeczce kupić. Przypomnijmy, tam są dobre bułeczki z tej piekarni. Są, dobre, ale ma być targ duży, słyszałem. Tragarze przyjeżdżają, kupcy, z daleka mogę powiedzieć, nie? No i co, trzeba byłoby popatrzeć, zobaczyć i dowiedzieć się, po ile zboże w tym roku, prawda? Trzeba. Tak by nie było, tak by było. Proszę Państwa, w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy Was na jarmark z okresu międzywojennego, który odbędzie się 26 czerwca 2022 roku o godzinie 15 w scenerii zabytkowego wiatraku w Krasocinie. To tam właśnie przygotowujemy wspólnoty targowe, gdzie będziecie mogli poczuć, zobaczyć, przenieść się w czasie, jak to dawniej bywało na jarmarku. To co, idziemy? Idziemy. Ale chodźmy!